Kamil Durczok urodził się 6 marca 1968 roku w Katowicach. Skończył studia komunikacji społecznej na Uniwersytecie Śląskim. Poza tym studiował jeszcze prawo i filologię polską. W czasie studiów odbywał praktyki w fabryce samochodów. Pracę dziennikarza rozpoczął w wieku 23 lat w Radiu Katowice, a rok później został dyrektorem i redaktorem naczelnym Radia Top FM. W 1993 roku został dziennikarzem Telewizji Polskiej, gdzie pracował przez kolejne 13 lat. W wieku 27 lat wziął ślub z Marianną Dufek, z którą miał syna. Para rozwiodła się w 2017 roku, a Kamil zaczął spotykać się z Julią Oleś. W międzyczasie Durczok przeszedł chorobę nowotworową oraz był obiektem różnych skandali. Był m.in. oskarżany o mobbing oraz wykorzystywanie seksualne, spowodował wypadek na autostradzie mając 2,6 promila, czy podrobił podpis byłej żony na wekslu w celu uzyskania kredytu. Po odejściu z TVN otworzył swój własny dziennikarski portal oraz rozpoczął pracę w Polsacie. 16 listopada 2021 roku zmarł w szpitalu w wyniku zaostrzenia przewlekłej choroby oraz zatrzymania krążenia.